We współczesnym świecie dostarczanie spersonalizowanej treści staje się niezwykle istotne i nie chodzi tutaj wyłącznie o treści oferujące równoległe wersje językowe, ale również o treści przeznaczone dla osób niedosłyszących lub osób wymagających dodatkowego wsparcia w rodzaju audiodeskrypcji dla osób niewidzących. Niezależnie od tego, w jakich aplikacjach chcemy, czy zmuszeni jesteśmy zaoferować tego typu rozwiązania, zawsze wiązało się to z koniecznością dostarczania osobnych urządzeń, odbiorników radiowych, odbiorników na podczerwień, które odpowiadały za dostarczanie tych treści. Ten etap mamy za sobą. W ubiegłym roku zaprezentowaliśmy system Mobile Connect. Jest to system, który bazuje na access pointach i specjalnym serwerze kontentowym montowanym w raku urządzeniu Mobile Connect, przez które przepuszczamy na dzień dzisiejszy już 8 kanałów audio i możemy je dostarczać w ilości do 1000 użytkowników na kanał za pośrednictwem sieci 2,4 GHz. Jeżeli więc mamy na myśli jakiś obiekt, w którym wyświetlany jest jakiś content, którego nie chcemy rozprowadzać w sposób głośny, tylko indywidualny, nic prostszego. Dzisiaj każdy odwiedzający dysponuje urządzeniem mobilnym, smartfonem. Ściągamy prostą aplikację na tego smartfona, podłącza się do punktu dostępowego i uzyskuje bezpośredni dostęp do wszystkich treści, które są w danym obiekcie prezentowane bez pilnowania urządzeń, bez konieczności ładowania urządzeń i wreszcie bez konieczności ustawiania tych urządzeń dzięki intuicyjnej obsługi przez użytkownika i odpowiedniemu opisowi dostarczanych kanałów. Platforma Mobile Connect będzie się rozwijać w sposób znaczący, będzie poszerzać swoje możliwości. Jednym z kierunków, w których znajdzie zastosowanie, będzie również dźwięk przestrzenny. Będzie również odwzorowanie dźwięku przestrzennego Sennheiser MBO w trybie binauralnym, czyli odtwarzany przy użyciu słuchawek, bo tego typu personalizowaną platformą jest właśnie Sennheiser Mobile Connect.